Kochani, dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym vlogu na moim kanale. Jak widzicie, ja już jestem gotowy do wyjścia. Dzisiaj wychodzimy na imprezkę urodzinową, a do kogo, no to musicie oglądać ten film do końca, żeby się przekonać, czyje to będzie przyjęcie. Bardzo się cieszę na ten dzień. Cieszę się, że dzisiaj znowu nagrywam i niesamowicie jestem zadowolony z tego, że jestem w dobrej formie, w dobrej energii, z uśmiechem, z pozytywnym nastawieniem, czyli tak, jak lubię najbardziej. W ostatnim czasie jakoś te wahania nastrojów były naprawdę częste, ale mam nadzieję, że to już koniec. Pogoda za oknem sprzyja, mimo tego, że jest wiatr, że raz spada, raz wychodzi słońce, ale to nic, naprawdę. Przed sobą mam już tutaj prezent, muszę jeszcze wypełnić kartkę z życzeniami i włożyć do niej główny prezent. No, może nie będę mówił, co to jest, może w dalszej części tego filmu powiem, albo po prostu zostanie to tajemnicą. Nie jest to nic nie wiadomo jakiego, ale po prostu nie wiem, czy ma sens mówienie o tym dzisiaj. Ja zrobię te rzeczy, które mam ogarnąć, zamawiam taksówkę i uciekam, ponieważ nie chcę się spóźnić, a umówiłem się z tymi osobami, że przyjadę 20 minut wcześniej, aby sprawdzić, czy wszystko jest gotowe. Widzimy się już za moment. Yeah. No escaping from my mind, but low key. You know that you one of a kind, wanna show me, baby. The things you feel do with that body, yo. Show up everywhere that I be, yo. All you wanna do is party, yo. I know, I know. You are the type that they warn me about, I am. When I'm with you, all the wrong feels alright, I am. She the real thing. But she cold-hearted like Greenland. Church girl moving like a queen pen. A tak się ubrałem, założyłem białe spodnie, białą koszulę, granatową marynarkę, oczywiście mój ulubiony but. No troszeczkę się odszczurzyłem, nie powiem. Mam nadzieję, że nie zmarzniemy. Bardzo lubię ten outfit, ten strój. Powielałem już go kilka razy, nawet chyba na moje urodziny byłem bardzo podobnie ubrany. Ja tak jak Wam kiedyś mówiłem, ostatnio przestałem się interesować tym, co na siebie zakładam. Nie kupuję totalnie nowych rzeczy. Także to, co mam starego, koszula z inicjałami, sprawdzony outfit, to najlepszy outfit, jaki można sobie w sekundę wybrać. To co, Boże, człowieku, daj ty mi święty spokój, teraz na mnie maltretujesz. No ale zdążyliśmy, co? Ledwo, ledwo. W sensie, no jeszcze nie dojechaliśmy, zobaczymy. Właśnie, jeszcze może się wydarzyć jakiś korek, na nasze szczęście to możemy trafić na, nie wiem, strajk albo, nie wiem, tramwaj na przykład jest rynku drogi, nie przejedziemy, więc wszystko się jeszcze może wydarzyć, a zostało nam 10 minut drogi, więc trzymajcie kciuki, żebyśmy dojechali. Nie ma tęgły, no, nie ma tęgły, chyba nie ma tęgły, no, nie ma tęgły, she said let me know when you're ready for me, ready for me, ready for me, she said let me know when you're ready for me. Co, tacy spóźnieni, tak nam się spieszyło i jesteśmy pierwsi. Oczywiście jesteśmy pierwsi. Ja muszę Wam w ogóle powiedzieć, że byłem tutaj ostatni raz, no może nie 5 lat temu, ale Aneta tutaj z Michałem brali ślub i tutaj było ich wesele, przyjęcie weselne. Od tamtej pory czuję jakąś taką żenadę, ciarki wstydu i nie przychodzę tutaj, ponieważ no, uskuteczniłem tutaj z Anetką niesamowity balet. O tym opowiemy nieco więcej, jak Aneta do nas dołączy. No ale było naprawdę grubo. No nic, nie ma. Sprawdzam na zewnątrz, nie ma nikogo. Co za towarzystwo. Jesteś pewien, Boże, że nie pomyliłeś godzin? Nie, no nie, na pół do drugiej. Pół do drugiej, tak. Czyli która to jest? 13.30? Tak, 13.30. A starego czasu? Nie, no nie stresuj mnie, bo zaraz będę myślał, że naprawdę coś pomyliłem. A widzisz, dlatego się samochodem tutaj nie przyjeżdża, Anetko. Ale nie, jesteście już pod wejściem? No dobrze, bo my już chcieliśmy wychodzić stąd. Nie no, żartuję. Dobrze, buziaki, do zobaczenia, papa. No już Anetka mówi, no nie wychodź absolutnie, ale już znaleźli miejsce i będą za moment. Nie ma ten był, nie ma ten był. Nie ma ten był, nie ma ten był. To prezent ode mnie od Przemysława. Proszę cię bardzo. Cześć!
fashionably late on purpose, all eyes on you. So fashionably late. Wind up on the place, now all of the guys want you. She shut it down. Knows how to move it and checking what I'm gonna do. You know what I'm gonna do. We making a movie, the things you and I go through. Every time we link up. No myślę, że na pewno chcesz o tym wspomnieć. Aneta, 5 lat temu opowiedz, co tutaj się wydarzyło, no żeby nie było tak, że jestem gołosłowny. No 5 lat temu mieliśmy tutaj z Michałem małe przyjęcie weselne, na którym byłeś sam bez Przemysława, bo go nie zabrałeś. No to jeszcze nie był ten czas, kiedy ja Przemysława chciałem... Mi się przypomniało, że jeszcze tego Patrykowi nie wybaczyłem, generalnie jestem obrażony. A pamiętasz Zielsko, jak wydobywałeś... 3 dni sprzątałem w domu, bo Patryk jak wrócił z tego wesela, to naniósł tyle trawy. Ale to nie była moja wina, twoja sukienka też wyglądała. Ale moja sukienka, jak zaniosłam ją, słuchaj, do pralni, nawet jej jeszcze nawet nie otworzyłam, to ta pani już wiedziała, że przyjęcie było na zewnątrz i sukienka tak pachniała trawą, no i jest zielona do dnia dzisiejszego, bo nie dało się tego dobrać. Ale to nie była moja wina przecież. Nie, no my tańczyliśmy na stołach. Pierwszy taniec był również tak, nasz, niestety tak wyszło. Do nas podchodzili i składali nam życzenia. Tak, a to no a akurat... A Michał. To nie ten ślub! Tak, ale nigdy nie zapomnę tego, jak szłam do toalety i była przeokrutna kolejka i ty wszedłeś ze mną i mówiłeś tak, przepraszam, przepraszam, ona musi iść tutaj pierwsza, pierwsza musi skorzystać, to jest panna młoda. No to był twój dzień. Przyjęcie, więc nawet idę do toalety. Miałaś obstawę. No słuchaj, Aneta, ja muszę dbać o ciebie, więc no, powinnaś mi podziękować, a nie wyrzuty Dziękuję. Robić. Bardzo proszę. A ja tą herbatę zimową, ja już tak, bo jak pingwinek zamarzam. Ja dobra. Herbatę na pewno. Dziękuję. No to wróćmy do tego tematu. Ty chyba zdjąłeś buty i skarpetki, czy ty zdjęłeś skarpetki, bo cię obcierały? Czy no bo my na bosaka ciepło. Później tańczyliśmy. No tańczyliśmy na bosaka, ja pamiętam jak pani Emilka tutaj, która pracowała na pewno. Pożyczała mi swoje sandały, bo mądra ja. Przyjęcie na trawie, tak? Założyłam szpilki i nie wziąłam żadnych innych butów. Więc miałam tak, pożyczone buty od kelnerki. Ty poprosiłeś ładnie, że pani kelnerka znalazła ci skarpetki. Które zagubiłem w akcji. Tak. Nie wiem, ty je w końcu znalazłeś? No, Aneta, myślisz, że ja pamiętam. No, raczej nie. Pewnie nie. No i tańczyliśmy sobie na stole. Rzucaliśmy różnymi przedmiotami, bawiliśmy się super. Tak, ludzie chcieli wzywać policję. Generalnie przyjęcie miało być do 12 w nocy. Tak rozmawialiśmy tutaj z restauracją. Ale przyjęcie się przedłużyło chyba do... Ja nie pamiętam, ja jestem ciekawy do dzisiaj, kiedy się, do której się przedłuży. Ale dobra historia też była z tym, że mój tata zarezerwował nam na noc poślubną apartament w hotelu. Ale, że to było już koło 5 rano. Anetka była w stanie szczęśliwego upojenia. Nikt nie zapytał się wcześniej, w którym to hotelu. Czy to na pewno było w Warszawie? Czy to na pewno było w Warszawie? No i tak w sumie pojechaliśmy do domu, bo okazało się, że Dariusz nie może sobie przypomnieć, jakoś mi tak wyleciał z pamięci. Nie, no oczywiście było naprawdę. Przemysław, żałuj, że ciebie nie było. Trzeba będzie to powiedzieć. Do tej pory nie, jestem obrażony. No to co, zdrówko, ja już mam resztki. Zamówiłem przed chwilą kolejnego. Miodula. No, miodula, zobaczcie, kulturalnie dzisiaj o herbatce. Zdrówko Nikodema. Nie mamy ten hotel, no w Warszawie. A mówię, ale który? Nie pamiętam. A mówię, Matko Boska. Nie, nie, ale wy do mnie dzwoniliście, ale... pytaliście mnie, czy ja pamiętam, gdzie dyrektor zarezerwował. No właśnie, no bo wiesz, my myśleliśmy, że ty wiesz, no. Że on chociaż tobie powiedział. No mógł mi mówić. Ale Patryk jest ostatnią osobą, która cokolwiek wie. Nie, no ja pewnie, to był jeszcze Sheraton, ja już teraz to wiem, dlatego powinienem to wiedzieć. Po tym, jak tam nie byłaś. Po tym, jak tam nie byłam, a wszystko było naszykowane, więc super była ta noc, czyli naspędzona w swoim łóżku. No ale dobrze, że chociaż z mężem, a nie ze mną. No tak, no bo różnie mogło być. Taka sama? I co to jest? Stacja? Remiza strażacka? No powiem ci, że ekstra to jest. Tak. No. Yeah.
Yeah, yeah. On me, yeah. No escaping from my mind, but low key. You know that you one of a kind, wanna show me, baby. The things you feel do with that body, yo. Show up everywhere that I be, yo. All you wanna do is party, yo. I know, yeah, I know, I know. You are the type that they warn me about, I am. Yeah. When I'm with you, all the wrong feels alright, I am. Yeah. She the real thing, but she cold hearted like Greenland. Church girl moving like a queen pen. Hey, nye ma teng be ulo, nye ma teng be ulo. Kochani, wybaczcie mi, myślałem, że troszeczkę więcej uda mi się nagrać, ale mamy tak super czas, że niestety albo istety telefony idą w zapomnienie. Spędzamy super czas, będzie kilka przebitek, mam nadzieję, że to Was usatysfakcjonuje. Ja teraz wracam do naszej ekipy, do naszej rodzinki, no i widzimy się już na dniach. You are the type that they warn me about, I am. Yeah. When I'm with you, all the wrong feels alright, I am. Yeah. She the real thing. My właśnie wróciliśmy do domu i stwierdziłem, że z racji tego, że tego materiału okazało się, że jest naprawdę sporo, wystarczy go pewnie na calutki odcinek, więc dogram teraz końcówkę, jeszcze chwilę tutaj do Was porozmawiam i będziemy się powoli żegnać. Przed nami szykują się bardzo intensywne dni, tak naprawdę codziennie do wylotu będziemy teraz nagrywali dla Was po odcinku. Myślę, że co dwa dni, co dwa, trzy dni będę je dla Was publikował tutaj na kanale, ponieważ mam kilka rzeczy do zrobienia, które przed wyjazdem muszę zrobić. W ogóle nie wiem, czy widzicie różnicę, ale ja odkryłem niesamowicie fajną funkcję w iPhonie. Pewnie wszyscy ją znają, wszyscy o niej wiedzą, a ja dopiero teraz się o niej dowiedziałem. Zobaczcie, jakie mam cudowne światło. Można w iPhonie tutaj przy nagrywaniu ustawić rozświetlenie, takie piękne, naturalne światło. Wygląda w ogóle teraz tak, jakbym nagrywał to za dnia, a mamy godzinę już po 19 i piękne światło tutaj no dostaje się jakby do wnętrza. Bardzo się cieszę, że to odkryłem. Mam nadzieję, że teraz zdecydowanie prościej będzie mi się nagrywało, ponieważ bardzo często czekałem właśnie na dobre światło na początek dnia, żeby ładnie to wszystko było tutaj pokazane. Także bardzo się z tego powodu cieszę. Co jeszcze, to w najbliższym czasie planuję nagrać Q&A z moją mamą. Ja wiem, że bardzo dużo osób na taki odcinek czeka, także postaram się na dniach nagrać dla Was taki odcinek, ale będę tutaj potrzebował Waszej pomocy. Bardzo Was proszę o zadawanie pytań do mojej mamy, o naszą relację. Wszystkie informacje, wszystkie pytania, które chcielibyście nam zadać, właśnie to jest ten moment w komentarzu pod tym filmem. Bardzo mi zależy też na tym, aby te pytania były taktowne, bardzo takie kulturalne. Jeżeli będą się pojawiały pytania, które będą miały na celu wbić nam szpilkę, jakoś tak moją mamę w złym świetle przedstawić. Oczywiście takie pytania będą usuwane. Mi zależy na tym, aby ten kanał i ten vlog był dla osób, które rzeczywiście dobrze nam życzą, które chcą poznać moją mamę i właśnie tak on będzie wyglądał. Także każdy, kto ma jakieś pytanie do nas, teraz jest ten moment, możecie je zadawać w komentarzu pod tym filmem. To by było wszystko na dzisiaj, kochani. Bardzo Wam serdecznie dziękuję, że byliście z nami. Mam nadzieję, że taki odcinek się Wam spodoba. Oczywiście pamiętajcie o zasubskrybowaniu mojego kanału, włączcie też dzwoneczek, przypomnienie o każdym filmie. Ja się z Wami żegnam, dziękuję za uwagę, do zobaczenia w kolejnych filmach, pa!